Rozdział pierwszy Łazarz opowiada o swoim życiu, a najpierw, czyim był synem. Przede wszystkim Wasza miłość, dowiedzcie się, że nazywają mnie Łazarzem z Tormesu, a jestem synem Tomasza Gonzalesa i Antoni Peres, pochodzących z Tehares, wioski pod Salamanką. Narodziny moje odbyły się na rzece Tormes od której też otrzymałem przezwisko. A stało się to tak. Ojciec mój, świeć panie nad jego duszą, przeszło piętnaście lat, był młynarzem i dozorcem lewa w młynie wodnym, który stoi przy brzegu tej rzeki. I oto pewnej nocy, gdy matka moja, będąc przy nadziei, znalazła się w młynie, nagle chwyciły ją bóle i tam też wydała mnie na świat. To też słusznie mogę stwierdzić, że urodziłem się na rzece. Gdy byłem chłopcem lat ośmiu, ojca mego posądzono o kilka dziur niezręcznie wyciętych w workach przywiezionych do młyna. Uwięziony z tego powodu wyznał i nie zabarł się i z rąk sprawiedliwości wycierpiał prześladowanie. W Bogu pokładam nadzieję, że przebywa w Królestwie Niebieskim, albowiem Ewangelia nazywa błogosławionymi tych, co cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. W tym czasie podjęto wyprawę na Dżerbę. Wziął w niej udział i ojciec mój, który wówczas znajdował się na wygnaniu skutkiem wspomnianego wypadku. Wstąpił do wojska jako mulnik pewnego rycerza i razem ze swym panem poległ, jak na wiernego sługę przystało. Matka moja, wdowa, widząc się bez męża i bez dachu nad głową, postanowiła zwrócić się do dobrych ludzi, jako że sama nie była gorsza. W tym celu przybyła do miasta. Najęła tam domek i zaczęła gotować strawę kilku studentom oraz prać bieliznę kilku stajennym komandora Magdaleny. Wskutek tego, często bywając w stajniach, poznała pewnego maura z tych, co leczą konie. Zdarzało się, że ten czarnoskóry przychodził do nas wieczorem i zostawał do rana. Czasem i za dnia zbliżał się do drzwi pod pozorem kupna jaj i wstępował do domu. Z początku nie cierpiałem jego odwiedzin. Bałem się go, widząc jego szpetne oblicze i barwę skóry. Lecz skoro spostrzegłem, że z jego przybyciem poprawia się nasze pożywienie, zacząłem pragnąć tych odwiedzin, bo on zawsze przynosił z sobą chleb, kawały mięsa, a w zimę i drzewo, przy którym grzaliśmy się. W wyniku gościń i ciągłego przestawania z nim, matka obdarzyła mnie ślicznym murzynkiem, którego huśtałem i pomagałem niańczyć. Pamiętam, gdy pewnego razu mój czarny ojczym zaczął bawić się z dzieckiem, malec, zobaczywszy, że ja i matka jesteśmy biali, a ojciec jego nie, skoczył ze strachem do matki i pokazując na nań palcem, rzekł: Mamo, kominiarz! On zaś, śmiejąc się, odpowiedział: Ty, synu ladacznicy! Choć byłem wówczas całkiem mały, zastanowiłem mnie słowa mego braciszka i rzekłem sobie. Iluż to musi być na świecie ludzi, którzy unikają innych dlatego, że nie widzą samych siebie. Los tak zrządził, że suche o stosunku Zajda, tak się nazywał, doszły do uszu zarządcy. Przeprowadzone śledztwo wykazało, że kradł połowę owsa wydawanego dla koni. Otręby, drewno, zgrzebła, szmaty, kapy i końskie derki gdzieś mu się zapodziewały. Gdy już nic nie zostało, Począł rozkuwać konie. Wszystko to szło do matki na wyżywienie mego braciszka. Nie trzeba dziwić się księdzu ani mnichowi, że jeden wyłudza od ubogich, a drugi ciągnie z klasztoru dla swych dewotek i na inne potrzeby. Jeżeli miłość skłoniła do tego nawet biednego niewolnika. Dowiedziono mu wszystkiego, co rzekłem, a nawet więcej. Bo kiedy zaczęto mnie badać i grozić mi, Opowiadałem jak dziecko i ze strachu wydałem wszystko. Aż do wiadomych potków, które z rozkazu matki sprzedałem pewnemu kowalowi. Nieszczęsnego i ojczyma wychłostano i spryskano wrzącym olejem. Matce zaś wymierzono sto zwyczajowych batów. A nadto ogłoszono wyrok, aby nie ważyła się wchodzić do domu życzonego komandora, ani też u siebie przyjmować ukaranego zajda. Żeby nie dolewać oliwy do ognia. Biedna matka mężnie poddała się wyrokowi. Chcąc uniknąć niebezpieczeństwa i usunąć się od złych języków, zgodziła się do obsługi przyjezdnych w gospodzie pod słońcem. Tam wśród tysiąca niewygód wychowała mego braciszka, dopóki nie nauczył się chodzić. Ja byłem już sporym wyrostkiem i biegałem dla gości po wino, świece i po cokolwiek mnie posyłali. W tym czasie zatrzymał się w gospodzie pewien ślepiec, który rozumiejąc, że nadałbym się dla na przewodnika, wyprosił mnie od matki. Matka oddała mnie, mówiąc, że jestem synem czcigodnego człowieka, który w obronie prawdziwej wiary poległ w bitwie z maurami. Ona zaś ma w Bogu nadzieję, że niewidomy będzie dla mnie nie gorszy od ojca. Prosiła go, żeby się ze mną dobrze obchodził i opiekował mną, bo jestem sierotą. Ślepy odpowiedział, że tak właśnie postąpi i że mnie bierze nie jako pachołka, ale jako syna. I tak rozpocząłem służbę u mego nowego pana, który był już starym dziadem. Po kilku dniach pobytu w salamance, pan mój zauważył, że jego zarobki są niedostateczne, i postanowił pójść stamtąd. Przed odejściem pobiegłem pożegnać się z matką. Rozpłakaliśmy się oboje. Błogosławiąc mnie, rzekła Czuję to, synku, że cię już nie zobaczę. Staraj się być dobry i niech ci Bóg pomaga. Wychowałam cię, oddałam dobremu gospodarzowi, a teraz radź sobie sam. Pobiegłem do mego pana, który na mnie czekał. Wyszliśmy z salamanki i dochodziliśmy do mostu. U wejścia na most stoi jakieś kamienne zwierzę z wyglądu niby byk. Ślepy kazał mi podprowadzić się do tego zwierzęcia, gdy się tak stało, rzekł mi. Łaziku, przyłóż na ucho do tego byka. Usłyszysz wewnątrz głośne dudnienie. Uwierzyłem naiwnie, że to prawda, i przyłożyłem ucho. On zaś poczuwszy, że już trzymam głowę przy figurze, chwycił mnie krzepko ręką i uderzył o tego przeklętego byka tak, że przeszło trzy dni, czułem ból po jego rogach. Dziad rzekł mi: Naucz się głupcze, że chłopak u ślepca musi być mądrzejszy od samego diabła. I długo śmiał się z tego żartu. Wydało mi się, że w tej chwili otrząsnąłem się z naiwności właściwej dzieciom i rzekłem sobie: Prawdę powiedział: Trzeba mieć oczy otwarte i być czujny, skoro jestem sam na świecie i muszę dawać sobie radę. Zaczęliśmy wędrówkę. W ciągu kilku dni dziad nauczył mnie swego żargonu. Widząc, że jestem bardzo pojętny, ucieszył się i rzekł: Złota ani srebra dać ci nie mogę, ale dam ci wiele rad przydatnych w życiu. I rzeczywiście, po Bogu On dał mi życie i choć sam był niewidomym, oświecił mnie i skierował na dobrą drogę. Chętnie opowiem Waszej miłości o mych dziecinnych psotach, żeby pokazać, Ile w tym jest cnoty, gdy ludzie niskiego stanu potrafią się wznieść, a ile występku, gdy ludzie dostoi nisko upadają? Otóż wtedy wracam do mego poczciwego dziada i opowiem waszej miłości o jego sprawach, abyście wiedzieli, że odkąd Bóg stworzył świat, nie było na nim człowieka sprytniejszego ani chytrzejszego. W swoim zawodzie był on po prostu orłem. Umiał na pamięć setki modlitw. Gdy się modlił, Głos jego niski, spokojny i dźwięczny rozlegał się w całym kościele. Twarz miał pokorną i pobożną. Wygłaszając modlitwy, nadawał jej odpowiedni wyraz. Ani czynił żadnych gestów, ani min, ustami lub oczyma, jak inni. Prócz tego znał tysiące sposobów wyłudzania pieniędzy. Twierdził, że umie modlitwy na wiele różnych przypadków. Dla kobiet niepłodnych i dla kobiet przy nadziei. Dla kobiet nieszczęśliwych w pożyciu małżeńskim znał modlitwy o miłości mężów. Brzemiennym przepowiadał, czy się chłopiec urodzi, czy dziewczynka. Także w zakresie medycyny twierdził, że nawet Galenus nie znał ani połowy tych, co on środków. Na ból zębów, na omdlenia i choroby macicy. Słowem każdemu, kto tylko mu rzekł, że na to cierpi, zaraz mówił. Zróbcie to, a to, zróbcie tamto. Nazbierajcie takich to ziół, zażyjcie takiego to korzenia. To też biegali za nim wszyscy, a zwłaszcza kobiety, wierzące we wszystko, cokolwiek im rzekł. Z nich też ciągnął sute dochody sposobami, o których mówię, i w miesiąc zarabiał więcej niż stu ślepców przez cały rok. Jednakże raczy wasza miłość wiedzieć, że aczkolwiek dostawał i posiadał tak wiele, nigdy nie spotkałem równie skąpego i chciwego człowieka. Morzył mnie głodem, także nie jadłem nawet połowy tego, co potrzebowałem. Mówię prawdę, gdybym sam nie potrafił sobie pomóc sprytem i przebiegłością, wiele razy musiałbym zginąć z głodu, a jednak mimo całej jego wiedzy i przyzorności, tak go podchodziłem że zawsze lub prawie zawsze przypadała mi część większa i lepsza. W tym celu uciekałem się do diabelskich podstępów, z których kilka opowiem waszej miłości. Chociaż nie wszystkie wyszły mi na dobre. Chleb i inne zapasy nosił dziad w płóciennym worku, który zamykał na żelazne kółko z kłódką. Gdy trzeba było coś włożyć do worka lub z niego wyjąć, robił to tak ostrożnie, licząc każdy kawałek, że nikt na świecie nie zdołałby podebrać choćby kruszyny. Tymczasem ja otrzymywałem od niego tak małą porcję, że nie wystarczała nawet na dwa kęsy. Otóż gdy tylko on, zamknąwszy kłódkę na klucz, uspokajał się myśląc, że jestem czym innym zajęty, zaczynałem patruszyć skąpy worek przez szef, który z jednej strony rozprowałem, a potem znów zaszywałem. Wyciągałem z worka oczywiście nieść było chleba, ale smaczne kąski, smażoną słoninę i kiełbasy. Korzystałem z odpowiedniej chwili, nie żeby z łakomstwa łasować, lecz aby wynagrodzić sobie te diabelskie krzywdy, jakie znosiłem od niegodziwego ślepca. Wszystko, co tylko mogłem urywać lub ukraść z pieniędzy, trzymałem w półblankach. Gdy dziada proszono modlitwę, dając mu blankę, ja ją natychmiast wrzucałem sobie w usta, a na jej miejsce zjawiała się przygotowana pół Blanka, także zanim on wyciągnął rękę, już pieniądz przez moją zamianę tracił połowę wartości. Udawało mi się to, bo dziad był ślepy, a ten, co dawał, nie zapowiadał głośno, ile daje. Żalił mi się zły dziadyga, bo w dotknięciu rozpoznawał zaraz i czuł, że to niecała Blanka. Cóż do diabła? Odkąd jesteś przy mnie, dają mi tylko pół blanki, a dawniej pocili mi całą blankę, czasem nawet i marawedi, To ty mi przynosisz takiego pecha. Zwykł on skracać modlitwy i przerywać je w połowie, nakazując mi szarpnąć go za połę, gdy zamawiającym modlitwę oddalał się. Tak też robiłem. On wnet na nowo wzywał przechodniów, mówiąc, każcie odmówić taką, a taką modlitwę. Miał zwyczaj podczas obiadu stawiać obok siebie dzbanek z winem, ja zaś, szybko schwyciwszy dzbanek, dawałem mu dwa ciche pocałunki i wnet stawiałem na miejsce. Ale trwało to niedługo, bo dziad po ilości łyków rozpoznawał niedobór, i od tej chwili, żeby zachować wino w całości dla siebie, nie wypuszczał dzbanka z rąk, trzymając go przed sobą za ucho. Lecz nie było magnesu który by tak przyciągał żelazo, jak ja ciągnąłem wino przez długą słomkę żytnią, którą w tym celu sobie przyrządziłem. Wsuwałem ją w szyjkę dzbanka, a ciągnąc wino, śmiałem się w kółak ze ślepego. Ponieważ jednak nic po nim był strasznie przybiegły, myślę, że się połapał. Znowu bowiem zmienił sposób postępowania. Zaczął wstawiać zbanek między nogi i przykrywać go ręką, a wtedy już pił spokojnie. Ja zaś, przywyknąwszy do wina, kinałem bez niego. Widząc, że sposób ze słomką nie pomaga, nie zda się na nic, wymyśliłem przewiercić na dnie dzbanka małą dziurkę i leciutko zalepić ją cienkim plasterkiem wosku. Podczas obiadu, udając, że mi chłodno, Przysuwałem się do nóg niegodziwego ślepca, aby się pogrzać przy tym skąpym ognisku, któreśmy rozpalili. Od gorąca wosk, którego była cieniutka warstwa, prędko topniał, a z otworu strumyczek wina sączył mi się do ust, które tak podstawiałem, żeby nie zmarnować ani jednej kropelki. Kiedy biedaczysko zbierał się do picia, nie znajdował nic. Wściekał się, złorzeczył. Posyłał do diabła dzbanek i wino, nie wiedząc, co by to mogło być. Teraz, wuju, nie powiecie, że ja wam wypijam wino, bo nie wypuszczacie dzbanka z rąk, mówiłem. Zaczął obracać i obmacywać dzbanek ze wszystkich stron. Znalazł dziurkę i wykrył moją psotę, ale udał, że się niby niczego nie domyśla. Na Nazajutrz według zwyczaju ułożyłem się spokojnie i sączyłem z dzbanka, nie przewidując grożącego mi nieszczęścia, ani nie domyślając się, że ślepy mnie pilnuje. Zacząłem jak zawsze łykać najsłodszy strumień wina, zwróciwszy twarz ku niebu i przymrużywszy oczy, aby tym lepiej rozkoszywać się smacznym napojem. Wówczas przeklęty dziad zdecydował, że wreszcie nadeszła chwila zemsty. Uniósłszy obiema rękami ten dotąd słodki, a później tak gorzki dzbanek, z całej siły rzucił mi go w twarz. Biednemu łazarzowi, który nie spodziewał się czegoś podobnego, lecz przeciwnie, był jak zawsze wesół i swobodny, zdawało się w istocie, że niebo ze wszystkim, co na nim jest, zawaliło mu się na głowę. Cios był tak potężny, że straciłem przytomność. Skorupy z banka rozcięły mi twarz w kilku miejscach i wybiły kilka zębów, których do dziś dniami brak. Od tej pory znienawidziłem ślepca. Bo chociaż mnie leczył i ugaszczał, widziałem doskonale, że cieszy się z okrutnej kary. Przemył mi winem rany przecięte skorupkami z banka i uśmiechając się, rzekł: Jakże ci się to wydaje, łazarzu? Co ci zaszkodziło, niech cię teraz leczy i uzdrowi. I inne w tym rodzaju robił żarty, które mi wcale nie były do smaku. Nie czułem się zbyt dobrze po tej piekielnej karze z siniakami. Rozważając, że jeszcze kilka takich uderzeń, a okrutny ślepiec mnie zgubi, postanowiłem sam raczej zgubić się jemu. Jednak nie zrobiłem tego zaraz, a żeby uciec z największą dla siebie korzyścią i pożytkiem. Gotów byłem nawet przemóc się i wybaczyć mu dzbanek, ale nie mogłem darować złego obejścia się ze mną. Od tej pory bowiem przeklęty ślepiec odnosił się do mnie jak najgorzej, bijąc bez żadnego powodu, waląc po głowie i targając za włosy. Jeżeli ktoś go pytał, dlaczego tak źle mnie traktuje, natychmiast opowiadał zdarzenie z dzbankiem, dodając: Myślicie, że ten łobus to niewinne stworzonko? Posłuchajcie tylko i powiedzcie, czy sam diabeł wymyśliłby taki podstęp. Słuchacze żegnając się Krzyżem Świętym, mówili. Dziwy, któż by pomyślał, że taki drobny chłopczyna może być już tak zepsuty. I śmieli się bardzo z mojej sztuki, przegadując. Ćwicz go, ćwicz, Pan Bóg ci to wynagrodzi. On też istotnie nic innego nie robił. Za to i ja prowadziłem go zawsze najgorszymi drogami. Umyślnie, żeby mu dopiec i dokuczyć. Jeżeli na drodze trafiały się kamienie, wiodłem go po nich. Jeżeli było to, wybierałem, gdzie było najgłębsze. Wprawdzie ja sam wówczas nie szedłem po suchym, ale z radością zgodziłbym się stracić jedno oko, bylebym tylko mógł pozbawić parę oczu tego, który nie miał ich wcale. On za to nieustannie końcem swego długiego kija szturchał mnie w kark. To też zawsze nosiłem guzy i sińce, otrzymane z jego ręki. Zaklinałem się i przysięgałem, że robię to nie na złość, lecz dlatego, że lepszej drogi znaleźć nie mogę. Zaklęcia na ni się nie zdały, bo mi nie wierzył. Nic poń był bardzo czujny i nadzwyczaj domyślny. Aby wasza miłość przekonała się, jak tęgą głowę posiadał ten przebiegły ślepiec, opowiem jedno z wielu zdarzeń, które, jak sądzę, da dobre pojęcie o jego niepospolitym sprycie. Kiedyśmy opuścili Salamankę, dziad miał zamiar udać się do Toledo, bo ludność tam, jak mówił, zamożniejsza, choć niezbyt hojna w Jałmużnie. Ale on trzymał się przysłowia. Lepszy ryc jak nic. Puściliśmy się w drogę przez najlepsze miejscowości. Gdzieśmy trafili na dobre przyjęcie zarobek, tam zatrzymywaliśmy się. Gdzie źle było, stąd na trzeci dzień braliśmy nogi za pas. Zdarzyło się nam wstąpić do pewnego miasteczka zwanego Almoros podczas winobrania. Jakiś zagrodnik dał ślepę mu jałmużnę w postaci grona. Ponieważ z koszami pełnymi gron obchodzą się niedbale, a nadto owoc w tej porze jest najdojrzalszy, przed to grono oblatywało w ręce, a gdyby je włożyć do worka, Zamieniłoby wszystko w To też ślepy postanowił mnie ugościć. Raz dlatego, że nie mógł grona schować, a powtórę, żeby mi zrobić przyjemność. Tego dnia bowiem otrzymałem wyjątkowo dużo kopniaków i szturchańców. Gdy usiedliśmy na ogrodzeniu, rzekł Dziś będę hojny dla ciebie. Zjemy to grono we dwóch. Ty otrzymasz z niego taką samą część jak i ja. Dzielić zaś będziemy tak. Ty urwiesz raz, ja drugi, ale pod warunkiem, że przyrzekniesz mi nie brać na raz więcej niż jedną jagodę. Ja będę robić tak samo, póki nie skończymy. W ten sposób nie będzie oszustwa z niczyjej strony. Zawarłszy taką umowę, zaczęliśmy jeść ale już za drugim razem nispoń zmienił porządek i zaczął obrywać po dwie jagody, podejrzewając, że ja muszę robić tak samo. Zobaczywszy, że złamał umowę, nie zadowoliłem się tym, żeby iść z nim równo, lecz postarałem się go wyprzedzić, jedąc po dwie, po trzy i jak się trafiło. Kiedy grona było skończone, dziad, posiedziawszy chwilę z kiścią w ręce, pokiwał głową i rzekł Łazarzu, oszukałeś mnie sięgam na boga że jadłeś po trzy jagody nie jadłem ale dlaczego mnie to posądzacie wiesz po czym ja poznałem że ty jadłeś po trzy po tym że nic nie mówiłeś gdy ja jadłem po dwie nic mu nie odpowiedziałem przechodziliśmy onegdaj pod cieniami a było to w eskalonie koło domu szewca wisiało przed nim mnóstwo powrozów i wyrobów z konopi o które mój pan zawadził głową Wyciągnąwszy rękę zmacał, co to być może, i rzekł: Chodźmy stąd czym prędzej, chłopcze. Uciekajmy od tej strawy, którą można się udławić, ale nie najeść. Jako, że myślami byłem gdzie indziej, przyjrzałem się tym przedmiotom. A ponieważ powrozy i parciane popręgi nie nadawały się do jedzenia, spytałem: Wujku, czemu to mówicie? Cicho, synku. Jeśli będziesz kroczył tą drogą, co dotychczas przekonasz się i zobaczysz, że mówię prawdę. Poszliśmy dalej pod cieniami, aż dotarliśmy do oberży, z której ścian sterczało wiele rogów. Służyło one poganiaczom do uwiązywania mułów i koni. Mój Pan zaczął macać, czy to na pewno ta oberża, gdzie zmawia się codziennie modlitwę, aby piekło pochunęło gospodynię. Natrafiwszy na róg, Chwycił go, wesknął głęboko i powiedział O przeklęta rzeczy, najgorsza jaką stworzono. Ileż to ludzi pragnie przyprawić ją swoim bliźnim, a jak niewielu ich nie nosi, ani nigdy w życiu nie dowiedziało się o nich. Usłyszawszy to zapytałem Wujku, o czym mówicie? Cicho, synku. To, co trzymam w ręce, Obrzydzi ci jeszcze nie jeden obiad i kolację. Nie będę tego jadł. To mi nie obrzydzi. Prawdę mówię, jeszcze się przekonasz. Pożyjesz, to zobaczysz. W ten sposób dotarliśmy do drzwi oberży, do której na Boga lepiej, żebyśmy nigdy nie docierali, sądząc po tym, co mi się w niej przydarzyło. Za nikogo więcej nie modlił się mój ślepiec, prócz oberżystek handlarek win sprzedawczyń słodyczy, ladacznic i innych kobiecin tego pokroju. Nigdy natomiast nie widziałem, żeby zmawiał modlitwę z jakiegoś mężczyznę. Śmiałem się w duszy i choć byłem malcem, dobrze spostrzegłem wielki rozum ślepego. Żeby się za szeroko nie rozwodzić, przemilczę wiele przygód, które zdarzyły mi się z pierwszym gospodarzem, choć były wśród nich dowcipne i zajmujące. Opowiem tylko ostatni wypadek i na tym skończę. Działo się to w skalonie, siedzibie księcia. Stanąwszy w gospodzie, dziad dał mi kawał kiełbasy, abym mu ją przypiekł narożnie. Gdy kiełbasa się piekła, zjadł grzanki nasycone kapiącem z niej tłuszczem, po czym dobywszy z woreczka maravedi, kazał mi iść do szynku po wino. Diabeł widocznie podsunął mi pokusę przed oczy a sposobność, jak to mówią, czyni złodzieja. Właśnie na brzegu komina leżała niewielka rzepka, podługowata, sparciała, zapewne taka, co już nie nadawała się do garnka i dlatego ją tam wyrzucono. Poczułem straszny apetyt, kiedy nęcący zapach kiełbasy mnie zaleciał, a wiedziałem, że tylko sam zapach jest dozwoloną mi rozkoszą. Nie zważając na możliwe skutki, pozbywszy się wszelkiej obawy, byle tylko zaspokoić pożądanie, schwyciłem kiełbasę w tej samej chwili, gdy ślepy sięgał do woreczka po pieniądze. Momentalnie nadziałem narożen wspomnianą rzepę, a mój gospodarz, wręczywszy mi pieniądze na wino, wziął ją i zaczął obracać nad ogniem. Chciał przypiec to, co już wyrzucono jako niewarte gotowania. Pobiegłem po wino i zarazem nie omieszkałem zmucić kiełbasy. Wróciwszy, zastałem niegodziwego ślepca, jak trzymał w ręku między dwiema kromkami chleba rzepę, której jeszcze nie rozpoznał, bo jej nie pomacał. Gdy zaczął jeść i ukąsiwszy pajdę, spodziewał się razem z chlebem odgryźć kęs kiełbasy. Nagle zadrżał, poczuwszy w ustach surową rzepę. Zmienił się na twarzy i krzyknął. Łaziku, co to jest? O ja nieszczęsny, znów chcecie na mnie coś zwalić. Czy ja nie biegałem w tej chwili po wino? Ktoś tu był i zadbił sobie z was. Nie, nie, ja nie puszczałem rożna z rąk. To niemożliwe. Zaklinałem się, przysięgałem, że nie jestem winien zamiany. Lecz niewiele mi to pomogło. Nic bowiem nie dało się ukryć przed domyślnością przeklętego ślepca. Zerwał się. I schwyciwszy mnie za głowę, niby pies gończy, zaczął wąchać mój oddech. Aby zaś łatwiej dość prawdy, w wielkiej zapalczywości otworzył mi rękami usta szerzej niż należało i, nie patyczkując się, wsunął tam swój nos. Był to nos długi, spiczasty, a w tej chwili z niezadowolenia jeszcze się wydłużył o całą pięć, tak, że koniec jego dochodził mi do gardzieli. I tak, strach, jaki czułem. Krótkość czasu, będąca powodem, że przeklęta kiełbasa jeszcze się nie uleżała w moim żołądku, a co najważniejsze zaskoczenie niezmiernym, dławiącym mnie nosem wszystko to stało się powodem, że występek się wydał. Przysmak ukazał się na zewnątrz i własność została zwrócona właścicielowi. Zanim bowiem ślepy zdążył wyciągnąć swą trąbę z moich ust, żołądek mój do tego stopnia się wzruszył, że oddał skradzioną zdobycz, i nos dziada wyskoczył mi z ust, równocześnie z nieszczęsną, źle przerzutą kiełbasą. Wielki Boże! wolałbym wówczas być w grobie! Już było po mnie! wściekłość rozjuszonego ślepca doszła do tego, że z pewnością byłbym nie zabił, gdyby na hałas nie zbiegli się ludzie. Wyrwali mnie z jego rąk pełnych kosmyków tej reszty włosów, która mi jeszcze została, z podrapaną twarzą, okaleczoną szyją i gardłem. Prawdę mówiąc, zasłużyłem na to, jego to bowiem i nasycenie było przyczyną tak częstych kar. Ślepy dziadyga zaczął wszystkim opowiadać o moich psotach, wracając wiele razy do historii dzbanka z winem, winnego grona i do tego świeżego wypadku. Wszyscy, słuchając, tak ryczeli ze śmiechu, że kto tylko przechodził ulicą, wstępował zobaczyć, co to za uciecha. Ślepy tak zręcznie i tak dowcipnie opowiadał o moich zbytkach, że nawet ja sam, choć zbity i zalany łzami, uważałem za słuszne śmiać się z tego. Gdy się to wszystko działo, spostrzegłem moje tchórzostwo i niezdecydowanie, za które przeklinałem się w duchu. Mogłem przecież pozbawić go nosa. Połowa drogi była już zrobiona i wystarczyło zacisnąć zęby, aby został on w potrzasku. Może żołądek lepiej zatrzymałby go niż kiełbasę, a wraz z jego zniknięciem można by było wyprzeć się winy. Czemuż Bóg nie dał mi tego uczynić? Gospodyni zajazdu i goście pogodzili nas i obmyli mi twarz oraz szyję winem, które ślepy miał do picia. Z tego powodu dziad począł żartować, mówiąc. Naprawdę, ten łobuz marnuje mi na obmywanie więcej wina w ciągu roku, niż ja wypijam przez dwa lata. W każdym razie, łazarzu, ty zawdzięczasz winu więcej niż rodzonemu ojcu, bo on raz tylko dał Ci życie, a wino przywróciło ci je tysiąc razy. I tu opowiadał, ile to razy rozbił mi głowę i poranił twarz, i jak szybko wyleczył winem. Ja ci mówię. Że jeżeli jest na świecie człowiek, któremu wino przynosi szczęście, to ty nim jesteś. Bardzo się uśmieli ci, co obmywali mi rany, mimo że ciskałem przekleństwa. Ale przepowiednia ślepego nie okazała się mylna. Wiele razy później wspominałem tego człowieka, który niewątpliwie posiadał dar przewidywania, i czuję wyrzuty sumienia za te przykrości, jakie mu wyrządziłem. Choć z mojej strony była to tylko odpłata. To, co mówił mi wówczas, sprawdziło się istotnie. Jak o tym Wasza miłość dalej się dowie. Wskutek ciągłych kpin i dogryzań ze strony ślepego, postanowiłem w każdym razie go porzucić. Myślałem o tym już wcześniej i miałem ten zamiar, ale ostatnie zdarzenie utwierdziło mnie w nim nieodwołalnie zdarzyło się że nazajutrz chodziliśmy po mieście prosząc o jałmużnę a poprzedniej nocy padał obfity deszcz ponieważ i w ciągu dnia padało przedto ślepy chodził modląc się po podcieniami które się tam znajdowały i dzięki temu nie mokliśmy na słocie. lecz gdy z nastaniem wieczoru ulewa nie ustawała stary rzekł do mnie Łaziku ten deszcz się zawziął, że im bliżej nocy, tym gęściej pada. Wracajmy zawczasu do gospody. Aby tam dojść, trzeba nam było przejść przez strumień, który przybrał od ulewnego deszczu. Rzekłem tedy. Wuju, strumień tu bardzo szeroki, ale ja widzę stąd jedno miejsce, gdzie by można przeprawić się bez zamoczenia, bo tam jest najwęższy. Gdybyście tylko chcieli skoczyć to byśmy przeszli o suchej nodze. Spodobała mu się moja rada, więc rzekł. Bardzoś domyślny. to cię lubię. Prowadź mnie do tego miejsca, gdzie strumyk się zwęża. Teraz zima i z wodą trzeba być ostrożnym. Zwłaszcza, że źle jest nogi przemoczyć. Widząc, że nadeszła chwila po rachunku, wyprowadziłem dziada spod podcieni na plac i postawiłem go naprzeciw jednego z kamiennych słupów bądź filarów. Na których spierały się sklepienia domów. Wuju, rzekłem, to jest najwęższe miejsce strumienia. Deszcz lał na nas jak cebra. Nie było czasu do namysłu, zwłaszcza, że Bóg odebrał dziadowi rozum, aby mi dać sposobność do zemsty. To też uwierzył mi. Postaw nieprosto prosto jak należy i skacz. Postawiłem go prościutko przed słupem i dałem skok, po czym stanowszy za nim jak ten. Co spodziewa się ataku byka, zawołałem. Dalej, skaczcie jak najwyżej, jeżeli chcecie być po tej stronie. Zaledwie zdążyłem to wyrzec, gdy biedaczysko podskoczył jak kozioł, odstąpiwszy krok w tył dla większego rozmachu i z całej siły rzucił się naprzód. Palnąwszy osłup głową, która huknęła jak próżna tykwa, dziad pół martwy z rozwaloną głową runął na wznak. Cóż, Jakże? Wąchaliście kiełbasę, nie łaska powąchać słup? Wąchajcie, wąchajcie, rzekłem, zostawiając go na opiece tłumu, który zbiegł się na pomoc. I nie oglądając się, pomknąłem do miejskiej bramy. Zanim noc zapadła, byłem już w torichos. Nie wiem, co się stało ze ślepym. I nigdy nie starałem się dowiedzieć.